Cześć. Cześć, cześć. Chciałam Wam pokazać, jak się przebijamy do Grzesia. Przez łąki, przez pola. Będzie fasola. Hola. A czym do Grzesia? Bo iż kurs będzie. Kurs będzie. Będziemy dziabać różne ważne rzeczy w linie. Patrzę, gdzie to w ogóle skręcić. Tam jest droga, tutaj jest jakaś. Była. Zaraz. Gdzieś trafimy. Gdzieś trafimy. Ale to trzeba po prostu pokazać, jak to wygląda, bo to proszę bardzo. Jakbyście nie wiedzieli, jak się jeździ po łasku, to się tak się jeździ po łasku. Grzesiu, przybywamy. Oh my god. Mała przeszkoda. O, i w kraczory. I kraczory i wszystko. Będzie gorąco. Dwa auta. Tu jest droga, czy co tu jest? To jest chyba jakaś tam. O, możesz jechać tam. Ale tam wtedy chyba też pojadę. Też się tak. Musimy najpierw w pole. O, jakie piękne zboże, patrzcie, jakie dorodne. A gdzie bławatki, ja się pytam. Ja cię kręcę. Nie skomentujemy tego w ogóle. Myślę, spotkali pół drogi, mogę się przebić. Tak, rano. Wróżka psioczy. Okej. No psiocze, bo dobrze, że ja tu rowerami jeździłam. To jeszcze wiem, jak dojechać pira z oko. Celuję w tą drogę wreszcie. No to normalnie paranoja. Dobra. A to ciągle dla mnie jest. Bo to Polska właśnie. Nie, słuchajcie, dobra, są zamknięte drogi, zrobili jeden przejazd. Zamknęli przejazd. Bo po co? No bo przecież ludzie w weekend nie wyjeżdżają. To za łaska. No dobra, jesteśmy na drodze cywilizowanej. Jest okej. Okay. Tam coś jedzie, bo nic nie widać, takie nie kąto. Kąt taki raczej nie. No ale to też będą robić, tak? Tak sobie przemyśleli to. W czasie wakacji się najlepiej robi. Ale nie, to jest w porządku, tylko jak ci zamkną wszystkie drogi wyjazdowe, to jest wtedy śmiesznie. To ci zostanie tylko dron. No. Zahaczy cię o drona i heja. No, prawda. No dobra, to żeśmy se rano pomarudzili jak porządny Polak. Lecimy dalej. Będziemy się łączyć później. Remont. Tak, remont jest. Łóżka. Po Grzegorz to jest. Sedajcie. Nie, no to jest w stylu Grzegorza. No to ja już to powtarzam się. Chowałam z jej do sprawy. Informację od Doroty, że masz ze mną się skontaktować. I był tak. Krótko, zwięźle i na temat, bo my tak lubimy. No bo tak ma być. No. Tak ma być. Mamy cię. Tak jest. Tu idziemy teraz do Grzesia pracowni. Mam pozwolenie, dlatego sobie tak śmiało idę. Witamy.
prostu tą kartkę zachowała. No. Bo ja tą kartkę... Nie fajnie, babeczki. Już. No. Cześć, Popielniczka tam, gdzie jest woda, w szklaneczku. Nie, to są słodycze. Tak, ciamkające. Kawa herbata. A gdzie tam ciamkające? Herbata czarną? Jakieś jednorazowe tak, no. Mleczko. Nie, i broń Boże, nie wyjmować tej wędki. Z mlekiem? Nie. Wodę. Dobrze. Grzysiu, a czy ja mogę z tobą pójść i do toilet? Tak, oczywiście. Nie, nie wolno. Nie wiem, że to będę mi się zawieść. Z Grzesiem. Czekajcie, bo to nie no. Moje możliwości. Ona ma pić. To są... Zobacz dziewczęta, mamy do ciamkania, żeby tradycji stało się zadość. To jest szczypka, którą... Szczypa, czy szczypka, która no... Podobno na ludości nie jest tylko znana. Smakowa. Słodka. Szczypka? Szczypa. Szczypa. Original? Tak, original z tym szczypem. A ile byście jechały? Nie, ja ją przejęłam w Warszawie. W Warszawie mi Gosia przejęła. Ja już, ja... Stawiaj, normalnie. Nie, powinno, to jest to, że takie, wiesz, to możesz, tak? Tak. Dobra. O, panka magnika. Boję się, żeby... Właśnie tak się witajmy, tymi kuczenikami. Nie, lepiej. No to długo. Cześć, Ewa. Myślę, że nie wszyscy, to tak nawet ty powiedziałaś, prawda? No nie wszyscy. Nie wszyscy, że tak powiem, intensywnie magikują, więc mówię, że kielichy niekoniecznie są potrzebne. Więc uważam, że ci, którzy czują się, że potrzebują ten kielich, to bardzo proszę. Jeżeli nie, no to wtedy kubki intencyjne. Czy na bogactwo, czy na dobrobyt, czy na ochronę, czy na polepszenie. Intencja dowolna, tak? To myślę, że to taki pierwszy z głównych jakby przewodnich. I drugie, lepimy sobie dzisiaj ochronę żywioły. Żywioły takie, tam mam nawet swoje przygotowane, żeby ja zrobię najprościej jak można i uważam, że takie formy proste są najfajniejsze, bo raz, że łatwo je przechować, drugi raz to jest też i nasza energia, żeby nie były jakieś bardzo wychuchane, znaczy wiecie, ja mam w postaci kamyczków, takich jakby owalnych, kamyczków, czyli do dłoni jest fajne, ale sobie też pomyślałem, nie wiem co ty na to, że moglibyśmy, ja bym pokazał, bo to jest bardzo proste do zrobienia, stelle. Albo ktoś sobie zrobi, bo czasami są nam potrzebne żywioły, jeżeli układamy sobie, robimy jakiś rytuał, układamy sobie, rozkładamy sobie żywioły, ochronę żywiołów, tak? Ale czasami do naszego takiego, nawet jak ty masz z czytania, może być, więc możemy zrobić, myślę, że żywioły w formie takiej lub takiej, ewentualnie w obydwu, i albo kielich, albo kubek intencyjny. A resztę to działamy... Kielich za trudno. Gadamy. I gadamy. Jest jeszcze ciacho, ale ze względu na to, że pogoda jest taka, jaka jest, to ciacho jest w pracowni. Tam też jest kawa, herbata. Mam na odzew, nie? Staszita jest też taki, bo nie pamiętam. Wygląda troszeczkę, jeśli chodzi o liście, jak jarzębina, tylko jest to taki rodzaj drzewa, że jak się dotknie liście, to one się tak zamykają. To jest, całe. Jest też mimoza. Tylko tak, tak reaguje roślina mimoza. Że ją dotyka. Mówię, że roślina, nie wiem, może takie drzewa też są. Jak dotykasz, to ona się zawija, ona się schowa. No mimoza. No mówię, to jest drzewo, takie nawet czasami trochę kręcę, takie ma... Ma na Włoć troszkę inaczej wygląda. Na Włoć tak, ona jest... To, i oni na to mówią, że to jest polska mimoza, tak, ale wygląda taki. Trochę inaczej. Nie, to jest zielsko. No. Anka, ty co będziesz lepić? Magda? 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 Magda?
Witam. Witam. Magda. Dobry, Dorota. Cześć. Cześć. Wszyscy czy jeszcze nie? Tam jest jedna. Tak. Kawę czy herbatę? Białą. Nie pamiętam, to ściągnę. Aha. No weź 24. Rodzeniowe. Rodzeniowe. No i jeszcze... Wino to jest przebłagalne, że ten, to jest Fuerteventury. I to się pije, to się pije. Będę miała na wodę księżycową. Pastelówka z Fuerteventury. Wklejona jest jeszcze jak ja. Właśnie. Nie wiadomo, co się zrobić. My się umyć, zachować. Pani cierowniczko, bateria pada. To są ruskie cukierki. Słynne. Każdy może spróbować. Najczęściej mieści 20 osób i to jest taki max, ale myślę, że w miarę będzie Wam wygodnie i dobrze. Czujcie się tu swobodnie. Jest wszystko wymagikowane tu bezpiecznie, także nic się nie dzieje. Niech tylko Wam po prostu puśćcie wodze fantazji, szare komórki, otwórzcie na wszystko, co możecie i po prostu działajcie. To, co macie roślinnego na stole, z tego możecie korzystać. Ja Wam pokażę, o co chodzi, ponieważ jeżeli ktoś będzie robił intencyjny kubek, może go udekorować sobie jak chce. Czyli wszystkie zielone rośliny traktujemy jak odciski na glinie, czy to kwiaty, czy rośliny, czy tam patyczki, co chcecie, tak? Tutaj mam glinę, zaraz ją porozdaję i myślę, że ponieważ bardziej pracochłonne będzie zrobienie kubka lub kielicha, zajmie więcej czasu, to może zacznijmy może od żywiołów, bo później na dopracowanie to naprawdę, bo samo wylepienie jest dosyć szybkie, ale później formowanie, dekorowanie, odciskanie, naklejanie, nie wiem, run, czy jakichś żywiołów, czy ozdobników, to naprawdę potrwa. Myślę, że zrobimy w ten sposób, że ulepimy sobie żywioły, zrobimy sobie rys, czy to kubeczków, czy kielichów i wtedy zrobimy sobie przerwę, tutaj ciacho, herbatka, jakieś to częstujecie się i potem jak macie pomysły, to dokańczamy, myślę, że zamkniemy się w granicach tych czterech, tak mniej więcej godzin, tak? Bo wiem, że niektórzy musicie to na ten pociąg, tak? Tak. Rozdaję Wam glinę, ale mam prośbę. Pracujemy na ściereczkach. Ściereczki są separatorami, czyli nie bezpośrednio na stole, ponieważ byście tej gliny nie odkleili od stołu, tak? Ja proszę, rozdajcie może. Każdy ma tam swoją ściereczkę, o. I na tym zaraz Wam porozdaję. My nie zrobiłem tego wcześniej, ponieważ glina właśnie wysycha. Bo... szybko. Na zasadzie podaj dalej, dobrze? Tak, ja tutaj mam glinę, gdyby zabrakło, bo tam jeszcze jest, ale ten kawałek gliny traktujemy do pracy. Uważam, że to wystarczy i na żywioły, i na kuczki do kielichy. Ułamujecie sobie kawałek. I nie pracujemy z całą od razu, bo nie ogarniemy, tak? No pisze, bo to już kilka porachała, tak? Ewa,
Słuchajcie, ulewacie sobie kawałek swojej gliny, robicie sobie po prostu kuleczkę. Oczywiście intensujemy sobie, tak? Myślimy. Rozpłaszczamy na dłoni. Zobaczcie, idealnie. Gotowe. Na środku. Idealnie. Dobrze, jak będą odciśnięte przez wasze linie papilarne, bo to jest wasze. I tak zrobiony, tylko rytujecie sobie tym patyczkiem znak wody, powietrza, ziemi i pentagram, czyli pięć musicie mieć, tak? A jak rozpoznamy, że to nasze? Słuchajcie, od drugiej, z drugiej strony, i też to przewidziałem, u mnie ja to widzę, no. Moje są gładkie, no to w sumie też, u mnie są gładkie, bo są moje, tak? Pod spodem, z drugiej strony, po przeciwnej, jak są wasze inicjały, to robicie inicjały, tak? Inicjały, albo napiszecie imię, jeżeli się powtarzają imiona, tam dlatego są patyczki, te narzędzia, które są zakończone dzieniem. Jest Ewa? Można. Ktoś, kto się powtarza, to chcecie, możecie. Myślę, że od żywiołów, dlatego, ponieważ są łatwiejsze, a kielichy czy kubki będą trudniejsze. Do kielichów i do kubków mam dla was w sumie nawet trzy propozycje, bo to ja będę robić jak kubek na szklance, zaraz owinę tylko gazetami i wtedy będzie to troszeczkę inaczej. Można po prostu wywałkować, po to będzie nam wałek potrzebny, gładką jakby przestrzeń, tak? Na kubek wystarczy 6 cm pasek i potem zawijamy go i doklejamy dno. Ja wam wszystko wytłumaczę. A trzeci moment, trzeci pomysł to jest z kuli i rozkładając, robiąc dziurkę, robimy czy formę kielicha, czy formę kubka. To wtedy, ale to mówię, przy każdym, jak chcesz to poprawić, no, tak, kuchane, gładziusieńkie, mogą być takie kropowate. To, że pokazałem jakby formę kamyczków, czyli okręgu, to jest moja dowolność. Możecie zrobić kwadratowe, możecie zrobić tak, tutaj widzę, że to tak jakby medaliony, jakby takie denary nawet bym powiedział. Forma jest dowolna, ale to, znaczy w mojej ocenie im bardziej takie, wiecie, surowe to lepsze, dokładnie. Grzesiu, dasz mi małą porcję? Ale oczywiście nie ma teraz, nie. Jak już odębie je, to go odwrócasz na drugą stronę i przynieś. Albo czyli jestem. To muszę teraz wygładzić. On musi być tak, tylko nie za dużo wody. Najlepiej bierzesz w ten sposób, tak? No, żeby te spękania, wszystkie spękania na brzegu, jeżeli mówimy o naczyniu, wszystkie spękania muszą być bardzo dobrze zagładzone. Dlaczego? Dlatego, że jak glina schnie, ona zmienia swoją strukturę, ona robi się mniejsza. To wszystko to, co jest pęknięte i to, co jest chropowate, pęknie, rozsadzi nam naczynie. One muszą być na gładziutko. Dlatego używamy wody, ale bardzo niedużo. To ma być? Nie wiem, właśnie się przyglądam, co kielich chciałam. Ja to myślę, że to ja też zaczynam kubek. Albo... Postaramy się nie, żeby nie zmienić, żeby nie wydło się, tak? Odwijamy. I zagłaskujemy na okrągło, tak? I tak niestety cały kubeczek dookoła. Tak? Proszę. A dziewczęta. Z gliną trzeba, podnosisz, to raczej nie tak. Ale no, jak ci tam idzie? Co zrobiłaś? Największą... Wtedy albo ci się urwie, albo zmieni kształt, tak? Z gliną trzeba... No. Żeby to łączenie dokładnie tak. Czyli ja już mam swoje trzy faworyty. Naprawdę, te kielichy niektóre to wow. No, to najczęściej słyszę na dzień dobry. No, glina nie, no i taki bez talentu, nie. A potem się okazuje, że im dalej w las, tym ładniej wychodzi. Słuchajcie, odstresowuje, ziemia, mamy kilka rzeczy naraz.
teraz czujecie kropowatość w dłoni, ale jak umyjecie ręce, nabalsamujecie czy tam nakremujecie, to słuchajcie, gładkość dłoni jest niebywała, naprawdę. Poza tym glina ma raz poza takimi właściwościami oczyszczającymi, uziemiającymi, odmurzczającymi czasami te negatywy różne z naszych, to naprawdę zdrowotne właściwości. Tam jest mnóstwo minerałów, które są dla naszego zdrowia. Między innymi jest też i magnez, który się najlepiej wchłania przez skórę. Dodamy magnez, no okej, ale najlepiej wchłania się przez skórę. Panie Grzegorzu, proszę to nagrać na pogadankę wtorkową. O glinie. Asiu, robisz bardzo pięknie. Pamiętaj tylko, żeby nie taka skrępa nuta. Skręcaj po tych kuleczek. Nuta? Dobra, okej. Bo szkoda by było, żeby ona ten milion kuleczek odpadło. Nie, tu nic nie ma prawa odpaść. Wiesz, żeby jeszcze bardziej przytwierdzić. Jest dobrze tylko wykłać tak, żeby było po swojemu. Teraz to muszę wszystko połączyć, tak mniej więcej. Może być tak, jak zewnętrznie jest. No, to się mieszne, to może być. Teraz tak, jeżeli zewnętrznie, ale ja mam glinę, nie ma problemu. Nie, ja już mam. Jeszcze to zewnętrznie może zostać takie, ale w środku na gładko. Bo wtedy będzie użytkowa, już zdejmij glinę. Ja mam glinę, nie dawaj mi już. Ja już mam glinę, mnie wszystko wystarczy. No tak. Wszystko wystarczy. Chcesz jeszcze na ucho, żebyś miała, proszę. Nie chcę, ja chcę bez ucha, bo to są naproszebne. No dobrze, wiesz co. Przecież moja, to normalnie do poniedziałku zostanę. Po z tym głaskaniem. Pytam go. Z obiegu? Trzech mąk, no, ale taki mówimy o woda i koniec, odrobina oleju. Ale mówimy o w Polsce, bo to co jest tam, to się w ogóle nie ma nijak, nie? Teoretycznie to my wymyślili, Niemcy wymyślili drożdżowe ciasto do pizzy. A my to przejęliśmy, bo mamy dużo, my się uzupełniamy z Niemcami. Prawdziwa pizza to nie jest drożdżowe ciasto, to jest bliższe podpłonykowi. Tu nie ma drożdży, to jest tylko woda, mąka i cukru oleju. Ale Włosi robią w tej chwili na drożdże. No bo to robią pod publikę dla ogółu, bo pizza kojarzy się tak, jest smaczniejsza. I rzeczywiście tutaj to co mówisz, to jest tak, że ciasto na pizzę, to tak, to Gesslerka mówi, a bo musi być wszystko na... Nieprawda. Najlepszy losów jest dwa dni później po ugotowaniu na... To warunkiem, że się 6 godzin minie. Ale to tak, to jest prawda, bo moja babcia używała zawsze używała do rozstołu trzech mięs. Był indyk, była dobry szponder wołowy na przykład i dobra kura z wolnego wybiegu. Najlepiej broiler, żeby to był. Taka tłusta, dobra. I to się robi tak zwane sous vide. Gotuje się tak, żeby się tak pulpotało. To ma się wytopić ten tłuszcz, tak? I dużo warzyw musi być zawsze dużo. I taki rosół najlepszy jest dopiero następnego dnia. Dwa dni tak naprawdę. Tak samo jak zupa, one dają mocy, smaku, tego wywaru. I teraz mówisz do ciasta, znaczy jeśli chodzi o pizzę, one muszą odleżeć i one muszą się jeszcze przefermentować. Tak, chleb leży, żeby uschnie. To jest cały proces się odbywa. Dlatego zastanawiałam się, jak robią te pizze tutaj, co mówiłeś, z różnych mąk. To przecież oni tak naprawdę nie mogą. Chyba, że oni robią ciasto i czekają chwilę. Robią tak, no bo to mówię, 40 minut się na to czeka. 40 minut. Tylko to mówię, to są mąki żytnia, mąka gryczana, mąka razowa. Tutaj używają. Nie ma tam jajek, tylko i to jest na zasadzie takiego podpłomyka. I to jest no, cienkie, twarde, ale po prostu to jest chrupiące takie, tak? Chociaż ja osobiście też widziałem. A wiecie, kto wymyślił w ogóle pizzę? Pierwsza pizza? W ogóle kto wymyślił pizzę? Kto w ogóle wymyślił pizzę? Znaczy, w Neapolu był piekarz, który dla ludzi biedniejszych w okresie, kiedy zbliżały się jakieś dni świąteczne, tylko że byli bardzo biedni, on im piekł i ich obdarowywał. Księżna Małgorzata, która przyjechała tam, dowiedziała się, że tam jest taki dobry człowiek, przyjechała, on o tym nie wiedział,
I ona sobie zamówiła takie coś. I od tamtej pory to się zaczęło, między innymi dlatego, i to właśnie była pizza tak naprawdę z odrobiną sera. Te tak, kamyki tak, zwykły taki sos pomidorowy, ta pasta tomato, taka tylko machnięta i koniec. No dobra, a jak się nazywa człowiek, który robi pizzę? No, w Polsce się mówi, znaczy w Polsce. We Włoszech. We Włoszech, to jest to samo chyba pizza mam, nie? Ale to jest... Pomijalo. Dziękuję. Pizzajola? No. Masz mi długo pamiętać. Śmig tu na nuhu, a ja to potem będę wszystko wybierał, tak? No tak, no, tak. I on tak będzie za mamy. Został. Żeś okolić, bo idę tam. Spakowało? Tak. Przynosimy dzisiaj swoje narzędzia. Przynosimy dzisiaj swoje narzędzia. By ofiarować je czterem żywiołom. By ofiarować je czterem żywiołom. Żywiole wody, obdarz nas swoją mocą. Żywiole wody, obdarz nas swoją mocą. Żywiole ognia, obdarz nas swoją mocą. Żywiole ognia, obdarz nas swoją mocą. Żywiole powietrza, obdarz nas swoją mocą. Żywiole powietrza, obdarz nas swoją mocą. Żywiole ziemi, obdarz nas swoją mocą. Żywiole ziemi, obdarz nas swoją mocą. Niech te narzędzia służą naszemu dobrobytowi. Niech te narzędzia służą naszemu dobrobytowi. I ku chwale wyższych idei. I ku chwale wyższych idei. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję. Na błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. No, mamy telefon. Także jak dostaniemy, to już będzie poczarować, nie? Tak jest. Słuchajcie, pięknie Wam dziękuję za Wasze przybycie, za Waszą obecność cudowną. Było mi tak bardzo przykro, że czasami ludzkie słowa są bardzo ułomne, żeby to wyrazić. Każdemu z Was po trzykroć dziękuję z całego serca za to, że jesteście cudowni, za Waszą pracę, za tą energię, no i za wszystko, co sobie daliśmy. Bardzo Wam dziękuję. Oczywiście, jak tylko będziecie mieli ochotę, telefon, mail, cokolwiek, dzwońcie, przyjeżdżajcie. A spodziewajcie się warsztatów różnych. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Wspaniałego gospodarza.